Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale rolnikowo.pl. A dziś akcja rozwalania obornika, tego co przywieźliśmy ostatnio. Także tak to się prezentuje, 60 z turem oczywiście. Masa jest z rozrzutnikiem. Możecie się zapytać w komentarzach pewnie, skąd taki rozrzutnik? To przecież nie twój, Stachu. No nie mój. To jest pożyczony sprzęt od Tomusia. Pozdrawiamy Tomusia. Chodzi o to, że mój niestety wyzionął ducha i po prostu się dyszel złamał. Dyszel się złamał, szczelił tutaj, już przegnite było. No i będzie trzeba prawdopodobnie zrobić nowy dyszel. Zrobimy nowy dyszel, na razie to te trzy pola, które muszę zgnoić, no to postaram się zgnoić tym rozrzutnikiem. I mam nadzieję, że też da radę, został nasmarowany, wszystko elegancko, na razie działa. Rozwaliłem już dwa rozrzutniki. No i co? No i jedziemy z tematem dalej. Dzisiaj trochę popadało rano, ale teraz myślę, że nie ma jakiejś tragedii. Tak to się prezentuje. Przejechałem raptem 4 razy. Są gdzie niegdzie jakieś kubki, to najwyżej trochę gdzieś to poprawię widłami, jak będę widział większą, i to zostanie po prostu zatalerzowane na tym polu. Będzie sobie czekało na zasiew. Zasiew prawdopodobnie znowu pszenicy. Tym razem z centrali będzie. Jeszcze zastanawiam się nad jaką odmianą, ale już mam jedną w głowie. Ale to zobaczymy. I co? Siadam do 60, ładujemy. Jeszcze nie naprawiłem tego cięgiełka, także jest problem z gazem ręcznym, no ale to jakoś damy radę. Warunki polowe, no 60 się trochę grzebie, jak ma dość mocno naładowane gnoju na widłach. Mogłem sobie wziąć jakiś obciążnik, ale nie będę już się cofał do domu. Może jakoś to pomału zmorduje, po prostu mniej ładuję teraz na widły i jakoś to idzie, no. Także coś, działamy. Palimy. I atakujemy. Przerobiony, chyba nie wspominałem, bo wysiadł mi napęd pompy hydraulicznej, no i zarazem tur. No i teraz tur został przerobiony na, no jest zmieniony ten dekiel dolny, gdzie jest mocowana pompa hydrauliczna. Mocowana pompa hydrauliczna i po
prostu, no, trochę wydajniejszy jest teraz na pewno tur. I hydraulika teraz nie ma tak ciężko, pompa nie ma tak. Dobra, napierdolę towaru. Idziemy rozwalać. Tam mi trochę brakło. W sumie może tamtego zaczniemy. Miejsca. O, tam woda stoi. Od ostatniego ładowania. Teraz jest towaru nawalone dość sporo. Rozwala. Akurat dojdzie do tego miejsca gnój i lecimy z kolejnymi paskami. Wałek jest na 1000 ustawiony, no żeby to szybciej wałki, żeby szybciej po prostu rozwalało. Nie zmieniałem posuwu na rozrzutniku, no bo można byłoby się bawić, ale tam Tomuś ma ustawione jakoś pod siebie, pod Ruska. To stwierdziłem, że nie będę ruszał. A tutaj jest możliwość dania wałek na 1000, także to jest plus tych nowszych kamyk, nowszych ciągnikach po prostu, nie? Tak to wiem mniej więcej, jak to wygląda, ile idzie tego towaru. Cofniemy sobie, żeby to sypało ładnie do tyłu. I rura. Francja, Francja, powiem wam. Co to tak strzeliło? Pieron wie, może kamszty. Albo listwa się gdzieś sparła, i bo tutaj by się łańcuch przydał na ciągnąć, ale już nie ma możliwości naciągnięcia łańcucha, dlatego by trzeba było go skrócić o ogniwko i wtedy byłaby ta... byłaby po prostu ta regulacja, nie? No. Byłaby ta regulacja, no i wtedy by ta taśma ładniej pracowała, no ale... Chyba, że gdzieś jest spinka, to jeszcze lepiej. Gorzej jak spinki nie ma. U mnie to z tego, co się orientuję, na taśmie jest spinka, takie ala ogniwko. Taką blaszką i jest zabezpieczona na nakrętki chyba. I wtedy można sobie skrócić taśmę bezproblemowo. Oborniczek pięknie idzie. Fajny jest obornik, bo jest ugnity, nie jest jakaś słoma bardzo czy coś. Także wartościowy. Tylko robi ten rozrzutnik kubki takie, no będzie trzeba trochę gdzieś z widłami po przejście po tym.
po polu i gdzieś to rozgarnąć, żeby to fajnie później talerzówka przykryła. I działamy dalej. Siemanko, z tej strony ja, Piotruś. No i dzisiaj opodowa akcja, dołączyłem do Mateusza z Obodnika. No i już pierwszy kuzy na tym polu za nami. No i daje radę, chociaż owija się niesamowicie. Tak naprawdę w końcu ma opodową robotę do wykonania. Tak to miał w miarę lżejsze roboty, a dzisiaj działa opodowo z Obodnikiem. Nie. Ale i tak pół podestu już bez list. Nie, to tak musi być. Wiem, tu jednej na pewno brakuje. Dwóch nie ma. To akurat naładuje. Działamy ostro. Karol przyjechał pomóc razem z Piotrusiem. Trochę tutaj jest ten. I teraz i tam dalej. A to i tak jeszcze za dużo chyba tego gnoju będzie na te pole. No. Walczymy, opór! Jeszcze trochę zostało towaru. Musimy to rozwalić. Ale kurde, pływa 60 na tych kapciach.
lecimy dalej. Już się ciemno robi, ale walczymy. No już dwie trzecie pola za nami tak naprawdę. Została już końcówka, musimy ten gnój rozpierdzielić po całym polu i wsio. Ale szybę mam upierdzieloną w Maseju. No nie ma tej siatki. Też kamykami małymi rzuca. No trochę niebezpiecznie, no ale cóż. Nic się nie poradzi. Paluszki było widać. Zaraz, paluszki. Zaraz załączymy może latareczkę w tym. Coś nas będzie widać. Coś nas będzie widać. Także cóż, żegnamy się w tym odcinku z akcji Obornik na dwa zestawy i do następnego odcinka na kanale rolnikowo.pl. Piotruś, no, pozdrawiam i na razie. I takie ogłoszenie parafialne, szukamy dla Piotrusia dziewczyny. Yo!